To można podać też bardzo fajnie, mi się wydaje, z makaronem na przykład. Zobaczcie ten sos. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie kurczaka. Kurczaka w takim sosie pieczarkowym, ale naprawdę przepis prosty, ale warto go zobaczyć. No i zaczynajmy. Tutaj mam kurczaka, mam tutaj udka i podudzia, do tego są dwie piersi. Zaraz wam pokażę, co z tym zrobimy. Ja teraz nagrywam z narracji, bo nie włączyłem mikrofonu. Słuchajcie, piersi będę przecinał, piersi będę kroił na trzy kawałki, żeby to było po prostu bardziej podzielne. Zobaczcie. W ten sposób. I wykładam całe mięso na deskę. Wszystkie elementy tego kurczaka. Następnie muszę posolić, dość dobrze posolmy, bo to jest drób, on lubi sól. Oczywiście musimy też dodać teraz pieprzu. To są takie bardzo podstawowe składniki, żeby go usmażyć. Sól i pieprz, nic więcej tutaj nie dodajemy, żadnej papryki, nic więcej. Tylko sól i pieprz. Robimy to oczywiście z dwóch stron. Drugi też solimy i też dodajemy pieprz. To jest świetny, szybki sposób na fajny obiad. Tak, mięso teraz wykładamy gdzieś tam na jakiś talerz, czy na desce przyniesiecie, żeby po prostu już za chwileczkę to smażyć. Bo na tej desce jeszcze będę przygotowywał resztę składników. No i tutaj mam dwie cebulki. Słuchajcie, cebulę tą pokroimy sobie w piórka, a tą czerwoną pokroję sobie w kostkę. Ok, cebulę pokrojone. Teraz czosnek, mam tutaj 5 ząbków czosnku, po prostu przesiekajcie je i tyle. To wystarczy, nie trzeba przez praskę przeciskać. Ok. No i mam tutaj pieczarki, to jest jakieś, ja wiem, 300 gramów pieczarek. Te większe przecinamy sobie na połowę, one są i tak małe, ale te większe to tylko na połowę. A te małe, zamknięte takie pieczareczki zostawcie w całości. Ten jeszcze by mógł być już w całości zostawiony. Ja tylko wybieram te większe, wszystko sobie tu elegancko pokroję. One są już oczywiście umyte. A te mniejsze, tak jak mówię, zostawcie w całości. To będzie w tym daniu widoczne, będzie to świetnie wyglądało. No i tu już resztę zostawiam, tych małych, dosypuję te przecięte. No idziemy na kuchenkę, idziemy to wszystko smażyć. Tak, na patelnię dodaję dwie łyżki masła klarowanego. No i układamy skórą do dołu nasze elementy z kurczaka. Pamiętajcie, żeby smażyć skórą do dołu na początku. A, no i świetnie. Do tego momentu będziecie mieli narrację moją. Z tego względu, że nie włączyłem mikrofonów. Słuchajcie, teraz tego kurczaka, jak widzieliście, włożyłem skórą do dołu. I no musimy go chwileczkę tutaj smażyć na wysokim ogniu. Tak, żeby on się po prostu pod spodem nam skarmelizował. Wtedy ładnie odejdzie od patelni. On musi dobrze obsmażyć z każdej strony. Więc teraz smażymy z tej strony, później przełożę na drugą stronę i dalej będziemy to smażyli. Słuchajcie, po paru minutach smażenia obracamy kurczaki. Obracamy części kurczaka na drugą stronę. I obsmażamy z drugiej strony, również na taki złocisty, fajny kolor. No i teraz tak, skoro wam się kurczak już usmażył, czy podsmażył, przerzucacie go
powrotem na talerz. Cały czas zostawiam ten tłuszcz na ogniu. Dodaję teraz cebulę i nadal smażę. Cebulę podsmażam nie na kolor, tylko tyle, żeby była po prostu bardziej miękka. Cebula teraz pisze swoje soki i tym samym już troszeczkę coś tam odchodzić, ale to jeszcze nie ten etap, w którym będziemy deglazować te dno tak do końca. Podsmażamy dalej cebulę, ona tu oddaje już, to ma najlepszego w sobie aromaty i oczywiście smak. Chwileczkę podsmażamy, to naprawdę jest szybki proces, nie spalcie tego, co macie na patelni. Ok, słuchajcie, cebulka się już podsmażyła. Jak widzicie, dno jest brązowe, ale nic się nie przypaliło. Teraz dodaję pieczarki. I dalej smażymy. Przepis jest bardzo prosty, ale myślę, że warto uwagi. Słuchajcie, od razu można pieczarki posolić. Bo jak wiecie, tylko mięso było solone. I spójrzcie, co się stało po dodaniu pieczarek. Widzicie? Dno już się samo czyści. Pieczarki puszczają w tym momencie wodę i dno się robi czyste, eleganckie. Ale my to smażymy dalej. Tym dnem się za dużo nie przejmujemy. Przejmujemy się na tyle tylko tym dnem, żeby nie przypalić tego, bo jak przypalicie to, to będzie lipa, to nawet pies tego nie zje. I smażymy sobie to dalej. Widzimy się za chwilę, jak pieczarki się trochę podsmażą. One jeszcze puszczą trochę wody, także ze spokojem. Pieczarki puściły dość dużo wody, ale my to nadal smażymy, żeby ta woda odparowała. Także cały czas smażymy na dużym ogniu, na największym jaki macie. No i posłuchajcie, jak już tutaj widzicie, zaczyna się robić tak dosyć sucho, że tak powiem, na tej patelni, to w tym momencie dodajemy jedną łyżkę mąki. Mąka to jest mąka pszenna, zwykła mąka. I ją tutaj podsmażamy w tych pieczarkach. W ten sposób, ze spokojem, niech ona się tutaj nam dobrze podsmaży. Oczywiście teraz można dodać pieprzu, nie ma problemu. Jak najbardziej zioła prowansalskie, oregano lub tymianek, co lubicie u mnie, zioła prowansalskie. Tak, z jedną łyżeczkę. Można też oczywiście w tym momencie dodać czosnek. I nadal smażymy. Na dnie znowu się robi taka struktura, jakby lekko już przywierało to wszystko do patelni. I ze spokojem tak ma być. Ja wiem, że teraz to może za ciekawie nie wygląda, ale zaraz sytuacja się naprawdę zmieni na lepsze. A zmieni się dlatego, że dodam w tym momencie jakieś 200 ml bulionu. Oczywiście bulion z tej mojej bulionetki, ja tylko tego używam, to o tym wiecie. Staram się wyczyścić patelnię dookoła, żeby te wszystkie smaki trafiły nam do dania. Tak, wszystko już jest tutaj na dole. Widzę, że sos się zrobił dość gęsty, więc dodaję jeszcze wody. Jeszcze jakieś 200 ml wody. Też nie za dużo. Jak to wygląda w tym momencie, słuchajcie. Patelnię czyścimy na bieżąco, jak mamy jakieś płyny tylko w niej w środku. No i teraz z powrotem przekładamy kurczaka. No i musimy go jeszcze tutaj przynajmniej z 30 minut po prostu dusić w tym sosie. Jeżeli będzie za gęsty, dodać troszeczkę wody, ale to nie koniec, bo jeszcze jeden ważny składnik wejdzie tutaj na sam koniec. Tak, więc teraz przykrywamy, no i dusimy jeszcze tak no 20-30 minut, żeby to się podusiło. Słuchajcie, po 20 minutach odkrywam pokrywkę. Dodaję trochę słodkiej śmietanki, 30%, około 100 ml wystarczy. Delikatnie tylko wymieszam. I jeszcze przynajmniej z 10 minut tak zostawię na ogniu, żeby troszeczkę ten płyn nam odparował i ten sos się jeszcze bardziej zagęści. Można troszeczkę tak po dnie
drewnianą łyżką poskrobać, żeby tam te wszystkie smaki jeszcze odeszły, ale czuję, że tam już jest bardzo ładnie, czysto, także jeszcze chwileczkę, niech to mi się tutaj podgotuje, żeby troszeczkę odparowało i to zagęści jeszcze się wszystko elegancko. Słuchajcie, tak to danie się przedstawia. Teraz skosztujemy. Słuchajcie, to można podać też bardzo fajnie, mi się wydaje, z makaronem na przykład. Zobaczcie ten sos. Te grzyby, dlatego że one są pocięte w takie większe kawałki lub zostawione w takich większych kawałkach, one po prostu się pięknie prezentują i pięknie smakują. One nie giną w tym daniu. No i teraz sobie oczywiście spróbuję. Zobaczcie, na początek sos z grzybami. Jest wyśmienite. Pycha. Wręcz bym powiedział aksamitne. I teraz mięso. I z tym sosem oczywiście. Na razie bez dodatków, bo jeszcze nic nie ugotowałem. Ani kaszy, ani ryżu, ani też makaronu, więc na razie trzeba to zjeść od tak. Ale jest naprawdę pyszna. Mięso delikatne, idealnie zbalansowane smakami. Słuchajcie, danie wam serdecznie polecam. Pozdrawiam. Wpadnijcie na moją grupę kulinarną, zobaczcie, co tam się dzieje. I do zobaczenia.